Kiedy Ark? Nie ma ją w planach. Czekaj, jak dam Tonego, to będę mógł więcej diamentów? Tak? To działa Harry? Partiatik! Live. Ile on ma mog? A, 19, dobra. Ty, ale ja na to wydałem tyle siana? Num, ten dziadek niczego nie ogarnia, każdy jak co spyta albo mówi to, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ej, Harry, mam ulepszyć worek, żeby sobie wziąć za 99 i kupić to gówno? Czy nie opłaca się teraz? Zawsze była niżej i było widać ludzi. Tutaj była kamerka. Nie masz w tej leczyć grze. Demencję, to się opłaca. Nie. Co mam leczyć? Co było w tym biciu, bo zapomniałem. Dobra, nieważne. Czekaj. Daj mi Tora. Ej, a za ile był ten budynek, nie budynek, ten item? A za 80. Warto to robić, Harry? Może byśmy to zdobyli, co? 80 kosztuje. I byśmy mieli drugiego slota. To jest Worf raczej. W miarę git? Dwóch bohaterów, a ty w miarę git? Chłopie, co jest? Co jest ty? Co jest grane? A nie ma drugiego. Lightning? No to chyba mechanika. Ty, no ale to jest bez sensu, że nie ma drugiego Lightning. Z giga bez sensu w dupę. Ty, ale on ma taką pałkę tu. Nie da się mu promocji potem dać? A nie, on magów przyzywa jakiś. Ten jest mocny, no ale on jest lodowy. On jest lodowy. Oj, Lipton w dupę, Lipton. A, nie ulepszyłem, mamy dużo siana do wydania. Zara, werterek to zrobimy. No właśnie, na co diamenty wydać? A, nie ulepszyłem tej wieżyczki. Kilof chyba nie jest za diamenty. Widzowie, ale tak będziemy orać ten Better Minecraft. Ja już, chłopie. Daily streamy. Od soboty do świąt daily streamy. Nie licząc przerw. Ale przerwy będą zapowiedziane chociaż. To już jest dużo. To jest już dużo. Cześć, temu promocję też chciałem dać. To jest gówniane, co to daje? A, zwiększa DMG, warto? Ty, warto, Harry, warto Wormsa? Czy może jakiś nowy budynek? Ja może tego dam? Opa, no w sumie przywraca many, no to jest niby spoko, ale szczerze to nie wiem. Harry, pomóż. Harry. Lekki płaszcz do listopada, czujesz? A co się stało? Pomaga, ale nie czyta jak. Tak, bo mana. Aha, dobra. Czekaj, co ja tu chciałem dać? Na dolnym piętrze to ja lightning biorę, nie? A tam wyżej mógłby mieć balistę jakąś. Ale pyta... Ty, to się da ulepszyć? A za co to ulepszam? A, za diamenty. A tutaj mówisz balistę. A czemu balistę? A nie na przykład Lightning Castle?
To się nie. To powinno się zbustować przecież. Z moimi wszystkimi jednostkami. To mi się bardziej opłaca. A lightning daj. Dobra, Harry. Balistę to ta, no. Balistę to załaduje. Dobra, ale i tak nie stać mnie. Plus 6 mamy i luj. 3 różne możesz? Nie chcę. A to działa? Tak. Dobra, a na co wydajemy siano? Mówisz, że doładować HP trochę. Do 10k dodałem, dobra. Może archerów trochę? Czy się nie opłaca? Może z... Nie, czekaj! Ten tower! Bo my go teraz promocję daliśmy. Po trochu na każdego? No ale ten tower teraz będzie oro robił. Bo my mu promocję daliśmy. W końcu. Dam mu 300 level. Dajmy Torowi. Bo ta trójka tak naprawdę robi top DMG. I ten dużo też robi, mimo że jest poison, ale on mega dużo zadaje. Łuczników też? Dobro. Niech ci będzie. Czekaj, a łucznicy w ogóle który mają level? Bo tam 400 level trzeba łuczników na jakiś budynek. Daje tak. Dobra, ulepszę ich. Albo nie, nie tylko ich. To wolę. To jest OP. Wierzę w tego Tureta. Wierzę w niego. Test. Zobacz to. 5 leveli zostało im do max levela. Dobra, idę stąd. Stara stream ze szpitala psychiatrycznego. Dziadziunio traci kontakt z rzeczywistością. Nie wiem, czy ty to piszesz, czy to głos w mojej głowie już. Serio mi się zaczyna pieprzyć. Sadgę? No niestety. Dobra, zróbmy tego smoka, co mówiliście. Dobra, widzowie. Chill, chill. Wychillujcie se, widzowie. O tej godzinie jest chill. Q&A, zapraszam. Zapraszam, Q&A. Nie, nie Q&A. Podcast. Zapraszam. Poważne tematy poruszamy. Ale tylko poważne tematy. Jakieś głupoty to ci walę na łeb, jak coś napiszesz. Poważne tematy. Kiedy Wiedźmin 3? To jest poważny temat? Real czy Barca? Nie wiem co to jest, chyba Top Chips. Nie wiem o czym my mówimy. No gdzie ta myszka jest? Nie no, a tak szczerze, ja piłki nawet nie oglądam. Pieprzy mnie od zawsze piłka, więc ci nie powiem. Piłka nudna jest nudnym sportem. Piłka nożna jest nudnym sportem. Nie no, wiesz, dużo ma kibiców. Niemożliwe, że jest nudna, skoro tyle ludzi to ogląda. Ale dla mnie osobiście jest taka sobie. Na testa następnego smoka już zobaczę. Czemu matuję te itemy? Bo gówniane są, co mam z nim zrobić?
Mam je odkładać? Critical DMG jeden z lepszych? Nie wiem, ale ja nie mam szans takiej. Zobacz, to jest słaby, ja mam dużo lepszy. Ja mam taki, co daje 12%. To mogę odkładać ten Critical DMG tak, tak jak mówisz, że jest dobry. Ja nie... Ja Overwatcha dwójki nie będę tykał raczej, więc nic ci nie powiem na ten temat. Coś tam Valoranta pykam. Ale jeszcze nie grałem w tym sezonie, bo się sezon zaczął, czy jak to się tam nazywa. Nie wiem jak się dokładnie nawet to nazywa. Co sądzisz o tym, że znani ludzie okradają innych, przykładowo nie wysyłając klawiatury z Rockat? Z Rockat to nie wiem. Z innej firmy, no to ja ci z własnego doświadczenia powiem, że pewnie mają to w dupie. W sensie z kolegi doświadczenia, sorry. Kolega mi kiedyś tak mówił. Już to jest, wiesz... Kolega mi kiedyś tak mówił, on jest z tym streamerem, czy tam tiktokerem. Nie wiem, co to jest w ogóle. Już, Warterek, czekaj. Bo się wkręciłem w dropienie itemów. Ja mam kolegów dziki mi raz, to kim ty jesteś? Nie jesteś moim kolegą? Sadly. Spoko Harry, spoko. A ja będę wave'y skipował. No i kolejny taki, dobra, wezmę. Następnego smoka mówisz, żeby zobaczyć. Dobra. Sin! O chłopie, on mnie na 4 hity ma. Istniejesz od początku. Powiedz, jak pierwsi ludzie ogarnęli, jak się rozmnażać? Ciekawy temat. Jak to ogarnęli? Normalnie siedział chłop, coś go zaswędziało, babę obok też i mówią tak. Dawaj coś przetestujemy. Padłem na pewien pomysł. A baba mówi tak. Ta? Jaki? I dalej już samo poszło. Pewnie drinki se zrobili też z połówek kokosa. Drinki se pili. Połówki kokosa, słomki z palemką, drink. Wiesz o co chodzi? Jaskiniowiec. No tak było, naprawdę. A jak dwóch chłopów zaswędziało, to co? No to co? To brat brata. Nie mogę, dupę. Nie mogę, dupę nie mogę. Moja pierwsza robota. Ulotki kiedyś roznosiłem. Ale tyle trzeba się nalatać było. A to było coś innego, bo jest dwa rodzaje typy ulotek. Nie, Black Blue. To jest trzeci typ. Bo jest tak, że możesz stać i rozdawać ulotki. A jest tak, że chodzisz po blokach i wrzucasz te ulotki pod drzwi, w te takie skrzynki na listy. O chłopie, ile się nalatać idzie przy tym. Porypa na sprawę. Adamczyk nie, bo jest zbugowany. To wypina tego wina, brat brata w dupę, harata dwa ruchy i wór suchy ajd, bo zasnę zachłaj sprzej. Co ty w dupę piszesz? A dniówkę jaką wtedy miałem za te ulotki? Chłopie, to było bardzo dawno temu. Ja miałem wtedy może z 16 lat. Chyba było 60 zł, coś takiego. Za 10 godzin pracy. Albo 15 lat miałem. Nie pamiętam, no mega dawno temu to było.
To za co? Co się dało za tą dniówkę kupić? Chłopie, 60 zł wtedy to było jak teraz 10 tysięcy. Naprawdę, zaufaj staremu. Wtedy złotych nie było? No tak, złote monety. Ja myślałem, że my cały czas mówimy, że 60 złotych monet mi dali. To nie zrozumiałeś chyba, co mam na myśli. Co wy wypisujecie? Nie no, ale mega dawno to było. Ale różne takie prace wykonywałem, właśnie takie, wiesz, dorywcze to się chyba nazywa, tak? No to różne, różne. Co się stało z MC? Zbugowany, no. Nie wiem, Werterek, nie śledziłem trendów, czy jak miałem 16 lat, to wynaleźli druk. Mówię, ja nie byłem, nie śledziłem trendów, wiesz. Nie śledziłem trendów. Masz info na temat Skyblocka? Jakie, Harry? Pieprzę tego Skyblocka, ja w poniedziałek gram Better Minecraft. Czy ja miałem wtedy umowę o pracę na ulotkach? Czy ja miałem umowę na zlecenie? O chłopie. Ty chyba jeszcze pierwszej roboty nie miałeś. Wiadomo jak robiłem, tak? Wiadomo jak. W polu? Nie, chodziłem motkę, come on, brug. Na umowę o dzieło. Chłopie, ale jak ja sobie to przypominam. Te ulotki, to były takie koszary, taki bastion. Przychodzą tacy ludzie. Niektórzy to już byli po kielonie, chłopie, o 6 rano, jak się to zaczynała ta robota na 10 godzin, już przychodzili podpici. Ja pierdzielę. Ciężka robota. To byli ludzie, szczerze ci powiem, to byli ludzie z łapanki na ulicy. W sensie, losowi ludzie po prostu. Ja tak samo w sumie tam trafiłem. I tyle. Sześć dyszek za 10 godzin i luj. Na budowę nigdy nie robiłem. To nie wiem jak tam jest, tylko wiem z opowieści i z tego co się widzi. W Łodzi pracowałeś, czego innego się spodziewałeś? Wszędzie tak jest. To jest Polska. Zbiór owoców, ale w Polsce czy za granicą? Co ty gadasz, Adamczyk? Porypany gówno, ale fajne nawet. Dobra, zobaczmy DMG, ile towery biją. 51%. Milion. Ponad. Skoro robiłeś to w Łodzi, to opowiadasz identycznie jak mój ziomek, że teraz rozdawał, że też rozdawał w Łodzi ulotki. Nie wiem, ja nie miałem żadnych trików na otwieranie bloków. Po prostu się dzwoniło na domofon na pałę i tyle. Ale no ta, ale to wszędzie raczej. Kto roznosił kiedyś ulotki, to... To tak samo raczej wszędzie wyglądało. Porypana robota, takie roznoszenie ulotek. Powalona dzielnica w Łodzi najbardziej? Teraz to nie ma chyba już takich. Parę lat temu. Powiedzmy ponad 10 lat temu były takie dzielnice. A teraz to masz niektóre tylko takie ulice. Ale to już tak nie działa tak jak kiedyś. Kiedyś to chłopie
Niezła pompa była w Łodzi. Teraz to jest spokój. Łódź to się wyludnia coraz bardziej. Rybna? No kiedyś Rybna była ostra. Teraz Rybna jest wyludniona. Tam nikogo nie ma. Nigdzie nikogo nie ma. W Łodzi już. Bałuty to nie jest to samo, chłopie. Kiedyś to były bałuty. Teraz jest spokój na bałutach. Spokój ogólnie jest w Łodzi. W miarę. No, rozumiem, Harry. A to już wcześniej pisali widzowie. Co gadałem, żeby wejść na klatki? Jak rozwnosiłem te ulotki? No, że ulotki. No, co miałem ściemniać? Co miałem mówić? Ulotki i luj. Ale tikochi, no to dawno temu. Obejrzyj to, minutę. Nie chcę mi się. Dobranoc ninja, trzymaj się, widzimy się w piątek. Znaczy w sobotę, bo jutro mnie nie ma. Kiedy ta gra na koniec? Jaka gra na koniec? Który wave w ogóle już mamy? 470, o chłopie, ale to leci. Dobrze, Adamczyk. Przyjawię, nie pisz takich rzeczy nawet, chłopie. Warma muszę ulepszyć. A kiedy ta gra ma koniec, Dawidek? Kiedy? Nie ma ta gra chyba końca, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, senpai. Crysis albo The Last of Us, jeszcze pomyślę. Zobaczę, co mi się będzie chciało. Odpalę jutro sobie to główienko i w ogóle zobaczę, jak to działa. Jeżeli wszystko będzie git, to możliwe, że zrobimy The Last of Us. Bo ciekawie mnie ta gra, podobno jest bardzo dobra. Ale Crysis też. Obydwie te gry są dobre bardzo, nie? Zielu, ja nie chcę teraz tego oglądać, bo teraz jest Q&A z widzami. Obejrzę ten film na początek streama, jak myślisz. W sobotę. No wiem, Kepsio, zagramy w poniedziałek w BTRMC. Tak. Dobra, podcast, zapraszam. Zapraszam na podcast. Nie, Verso, ja już pieprzę tego Skyblocka, obraziłem się na niego. Better Minecraft w poniedziałek gramy. Ale ja sprzęt o dwójka to mam PS3, PS5 nie jest o dwójka, tylko od dwóch wujków. W sumie od dwóch wujków. Od Draco i Blackblue, od dwóch szejków. Od dwóch miliarderów. Ile w martwym ciągu najwięcej podniosłem? Nie pamiętam, bo to było na początku studiów, ale nie pamiętam ile. 140 może, coś takiego. Ale ja nie trenowałem nigdy martwego ciągu, bo ja miałem typa na tym, na studiach, który był taki gówniany, jeżeli chodzi o prowadzenie tej siłowni, że to jest tragedia. To zresztą widać po tym filmiku specjalne 400 subów, jak ja wyciskałem na klatę wtedy. To dzięki temu typowi, także gigaczat. Ale dałem upgrade do, upgrade, update. I potem wycisnąłem już normalnie dla widza. Po latach. Ucieczka z więzienia? No przyszły tydzień, ale zobaczymy też jak odda Better Minecraft. Zwalanie winy na innych? No trochę tak, no bo co, miał uczyć techniki pajac. A on nic nie robił. Medieval, czy będzie Legwan? Widzę, że ci się spodobało. No ja bym zrobił, szczerze.
Zrobiłbym medieval, no. Chciałbym zrezygnować z siłowni? Nie no, siłownie coś tam ćwiczę cały czas, tylko dość mało. Bo mi się nie chce zebrać samemu. O, widać w ogóle jak dodajesz motkę, Blackbull. Medieval to remake by był. Ja bym zagrał w starego w sumie, ale zobaczę, może remake? Jakiś update, no. Wiem, że kochasz widzów, ale na pewno kochasz także mniejszości, więc liczę, że do paczki modów dodane zostaną mody LGBTQIA, ZFTH, mobów innych ras, w tym Village z Afryki. Chłopie. To jest Better Minecraft. A nie... A zresztą, nie idźmy w ten nie idźmy w tą stronę. Nieważne. Nieważne, też mam na to nadzieję oczywiście, też mam za to nadzieję. Mam nadzieję, że to jest dodane. 500 wave, no. To możemy sobie punkcik dodać. Widzowie, zapraszam, podcast. Tematy, mega ważne tematy musimy poruszać teraz. To jest jakby, wiecie, spotkanie komitetu. Co byś poruszył na komitecie? Nie wiem jakim, no wymyśl sobie jaki. Ale oczywiście w granicach prawa Twitcha. Nie to, no w dup. Gdzie się skilla dodawało? A tu. To chyba wzrośnie przestępczość w wioskach Minecraft. A tu są te minusy, co Maxerek pisałeś, tak? Widziałem właśnie te minusy. Porypane to jest. Jakbym chciał iść tutaj, ale naokoło mogę iść, nie? Naokoło, tu, tu i tu. Tylko ile wave'ów trzeba na to? Sielu, co ty mówisz w ogóle? Co ty mówisz? A to nie ty, Maxerek, pisałeś? To kto to pisał? Harry? Nie, nie Harry. Kushiku to pisał. Kushiku. A teraz go nie ma. A, bo Kushiku, ja i Harry w tą grę gramy, a reszta widzów nie wie, co się dzieje na streamie. Ale dobrze, Q&A robimy. Zapraszam. Też to grasz, blacha? Niszczyciel? Rel. Jak niszczyciel wie, co to jest Rel. Ej, co się stało z HP? Czekaj, ja już nie daję rady robić wave'ów. O co chodzi? Mamy ten. Czekaj, dam mu... A nie, on ma to już. Dobra, zmieniam tego. Jaki on ma item założony? Lightning. Aha, bo on jeszcze nie jest lightning. Trzeba mu to dać. A potem... Ale to nie ma sensu, tak? Only jeden buff. Dobra, zmieniamy to na to. To jest swap? Mam kliknąć? Co to w dupę jest? A, to muszę kliknąć. Ty, a jo, tego mi się nie opłaca, tak? No bo to, ten buff mam u tego ucznika już kupiony. To mam tego nie kupować, tak? No bo to działa niby tylko na jednego. W sensie jeden wystarczy, żeby to miał. Sara Kamil, opłaca się? To luj, biorę. Cześć, dałem mu to? Tak. Paweł strzela teraz 3 strzały. Co się tu odpije? Przy ilu mobów tu jest? Co to za slot na dole wieży? No do ulepszania wieży właśnie.
Tylko że nie mam diamentów na to. Potrzeba 20. Oglądałem serial Chuck? Nie. Oglądam ten House of the Dragon, ten serial. I oglądam Harley Quinn, coś oglądałem. I co ja jeszcze miałem obejrzeć? The Boys oglądałem. The Boys giga oddaję, jak ktoś nie oglądał. O chłopie. Pokaż DMG. Czekaj, kto to jest ten? To są łucznicy? Oni spadli aż tak? Ale dobra, on jest na czwartym miejscu, ładnie, on bije więcej niż ten. A ma niższy level. I gówniane itemy. Nie, dobra, ma w sumie. A nie mam lepszego na lightning? Nie, critical damage mam jeszcze, a to co to jest? Czemu ja tego nie niszczę, tylko dotrzymam? Ty, a może attack speed mu dam zamiast lightning? Turmoil dodali do speedrun? Co ty gadasz? Aż sprawdzam. Nie, nie dodali. A, dodali! Nie dodali turmoil. To nie jest turmoil. To jest typ, co się nazywa turmoil. Hi, I'm turmoil, small speedrunner. Ja. Nie mogę w dupę. Pokaż, misiek, pokaż. Ej, dodali. Ej, a wiesz czemu dodali? W sensie... Strzelam jedną rzecz. Ale jest widz, który na tej stronce może akceptować rany. Ja z nim pisałem nawet. Co jeżeli on to dodał, bo widział mój speedrun? Jest napisane, kto to dodał? Tą kategorię? Mogę dodać tutaj. Trzymaj się, Maxerek. Odczytaj to, co Harry. No wstawię tu speedrun, wstawię. Możliwe, że to serio widz. Aż zerknę na maila, bo ja z nim na mailu wtedy pisałem. Nie, nie napisał nic, może nie on. Tam niżej masz moderator? Gdzie? A, ty! Czekaj. Misiek, to jesteś ty! Czekaj, ty masz 9 miesięcy suba? Ty, ja nie wiedziałem, że to jesteś ty. Przecież my się znamy od giga dawna. Ja z tobą pisałem, nie wiedziałem, że to jesteś ty. Ja pierdziele. Ty, ja myślałem, że jest jakiś widz, który streamów nawet nie ogląda. Nie mogę w dupę. Ty, misiek, sorry w dupę. Ej, serio, nie wiem, ja twojego niku jakoś nie zobaczyłem. A ty oglądasz tak dawno. Ty, ja jestem serio blind, ge. Wstaw cały Dying Light. Nie wiem, czy mam, wiesz? Harry, nie wiem, czy mam. Ej, misiek, to ja wyślę zaraz ten speedrun, co ty na to? Sorry, misiek, ja nie wiedziałem, że to jesteś ty. Jakoś się skojarzyłem, ja jestem tępy. A ty mi akceptowałeś speedrun Age of War. Ja jestem serio głupi w dupę. Dobra. Ja grałem króla w House of the Dragon. No tam pod koniec to byłem ja. Nie trzeba było charakteryzacji. Jedno oko mam szklane. Także fajna sprawa. Jaki mam level Tora i Storm wieżyczki? Zaraz ci powiem, tylko ja chyba nie zrobię tego. Chłopie, ledwo robię po 6 wave'ów już. To jest 363, a Tor... Nie, to jest Zeus. Tor
Który? 230, niski ten tor. Niszczyciel, co się stało? Sorry, Misiek, napisz więcej tutaj. Nie, ty tu sporo pisałeś, ja cię znam z tego czatu. Tylko czemu ja nie skojarzyłem, że... Nie wiem, ja chyba po prostu jakoś mam coś z głową, wiesz? Prawda, no. Jak robię tyle obrażeń, kim? O, to jest dobra taktyka. Jak się respią moby, to dajesz nekromantę i one na hita schodzą. Five head. No i jest. Czekaj. Wszystko puścimy na bossy. No, ładnie. Nikomu nie dałem Shadowbana. Niszczyciela widzę. Nie, bo pisze, a ty odczytujesz wszystko, ale nie moje. No bo ja jestem ślepy i stary, no. Jesteś jedyny w rachu. Come on, Brug. To się nazywa amnezja Alzheimer, demencja, upośledzenie, debilizm i bycie tuchedem? Ciekawy, Kamil, że tak ładnie siebie opisujesz. Nie mogę. Nie no, Kamil, żarcik, żarcik. Wiem, że pisałeś o którymś z członków rodziny, ale nie będę mówił publicznie o którym. Na priv wystarczy, że mi napisałeś. Nie. Żartuję, Kamil, przecież wiesz, że to żarty. Kamil, wiesz, prawda? Widzowie, Kamil, wiesz, że to żarty. Dzięki, Sikran. Sikran za 17 miesięcy. Dobra, Misiek, jak coś, to ja wyślę po streamie ten speedrun na tą stronkę. Ale dzięki, że dodałeś, naprawdę. Miło mi. To teraz widzowie mogą robić speedrun też tej gierki. To będą oficjalnie sprawdzane czasy. Jesteś gigaczadem, Misiek. Dodam ten speedrun. Musisz mieć tego Dying Light, bo fajnie się oglądało. Na Twitchu chyba nie ma, wiesz, więc wątpię, że mam na kompie. Ale mogę zerknąć. Mam nadzieję, że będziesz smacznie spał, bo Kamil planuje cię udusić poduszka, tak mi powiedział na piw. Kłamał. Bo zawsze on wolał, jak go przydu... W sensie... Co ja dzisiaj pieprzę z tej głupoty, to ja nawet nie wiem. Albo prawdę. Zawierel czy nie? Rel, no niszczyciel Rel napisał, więc Rel. Ty, ja już nie mogę po... Nie no, ciężko się już po 5 wave, po 6 wave'ów robi. Naraz. Chłopie. Przepraszam, Kamil, przepraszam, jesteś gigaczadem. Jesteś gigaczadem. Ok. Ok. Czekaj, level up. Co my to mamy na tak niskim level? I czemu ten nie ma promocji? Mnie to wnerwia. On bije poison w ogóle. Ten też. To w sumie ładnie się kombi z tą, z Dorothy. Tylko ja muszę jej znowu dać to. Przez ciebie Kamil będzie robił Sayori ending. Co będzie robił? Kamil, nie przejmuj się, to jakieś głupoty, hejterzy na czacie są. Nie przejmuj się hejterami, Kamil.
Nie przejmuj się hejterkami, wiesz? Hejterek to streamer? Co ty pieprzysz, hejterku? Hejterzyno zapieprzona, co ty gadasz? Dobra, ładnie. Ale o co chodzi, niszczyciel? Kratos na ciebie naśle. Ale ja nie chcę tego chyba. W sensie o to ci chodzi? Nie. A ze sklepu? No ja mam to, zobacz. Czy nie o to chodzi? A chodzi ci o łuk? Ej, nie ma łuku na błyskawice? Aha. Nie ma. Na wszystko jest poza błyskawicami. Co za gówno. Ja myślę, co ja mam? Ogólnie lecieć teraz, to? Ulepsz magabon elektryczny jest jeden z lepszych. No lepiej to ten łucznik bije niż ten mag. A mag ma setny level, a łucznik ma 120. A, bo ja magowi i temu chyba nie dałem. No, ciekawe. Dobra, itemy na lightning trzeba znaleźć. Czekaj, 10%. Bo wywalam te gówna. Ty, a attack speed ogólnie jest worth dawać, czy to jest gówniany ten buff? Mam pytanko do ciebie. Jakbym chciał w Gothic 2 iść pod łuk, to zręczność jest tylko pod wymaganie łuków, czy daje coś? No daje DMG w Gothic 2, w Gothic 1 nie daje. Więc warto, warto. W Gothic 1 zręczność nic nie dawała, sadgę. 6 fal na raz, róg kupiłem, ryuk. Siema, Falens. Jak go ulepszysz za diamenty i wstawisz drugiego maga, to dostaję buffa do DMG. Ale za kogo mam tego drugiego maga? Bo ja mam full seta. Ja nie mam za kogo maga dawać. Chyba że za jedną wiedźmę. Ja pierdziel, jaki OP item! Na maga idealny! Co jest? Damage i lightning damage, idealnie! Co ty blugatasz, jak ta gra tak oddaje, że ja pieprzę? Chłopie, ty powinieneś już do spania iść. Ty znowu styrany życiem. Zakładaj. Czemu tak mało to daje? Ty, to powinno więcej dawać. Sadzi. No to do spania, Black Blue. Do spanka. Ulepszenie mało da, bo do procentówki. Trzeba mu jeszcze pierścień dać i go jego ulepszyć. Daj maga za tego dziada z lewym górnym dogu, bo on kilka slotów zakrywa. Sorry, sorry. Już się zabieram. Kiedy daje escapist będzie? No przyszły tydzień, ale nie wiem. Kurde w dupę. Przyszły tydzień, ale nie wiem kiedy. Żarcik? Dobra, spoko, hejterku. Ja nawet teraz nie mogę Harry zrobić fali. Nie no, ale bo ja plus 6 wziąłem, plus 5 zrobię.
Sorry, Kamil, sorry. Ej, mogę to wziąć, bo on ma dość niski level. To mu siądzie fajnie to. 700, no. I go poulepszajmy trochę i to jest w sumie spoko. A, w sumie racja, to 125% będzie miał ten mag, no ale to... Nie wiem, czy jest worth za kogoś to dawać, chyba że za jedną czarownicę. Ale one są całkiem spoko. Dobra, na razie to olać, lećmy tą. El Pawluczu. Spokojnie, ta gra dużo nie wymaga. Możesz w niskiej jakości oglądać na jedz. Cześć, plus 6 dałem, znowu nie zrobię. Chyba, że mag... O, ogra. Czekaj, 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 bo tu już jest trudniejszy etap. Dobra, jest. Jeszcze jeden resp orków? Nie, nie ma. Dobra. Nie, na easy to robię, tylko trzeba dobrze skilli użyć. Cztery sloty na dole jak mam. O, bo mi się klonuje tym. Mirrorem się klonuje, wiesz? 10 KDMG ci daje do maga, no ale za towera, no to wiesz. Coś za coś. Pytanie, czy to się pyli po prostu. Pytanie, czy to się tobie pyli. Widziałeś, jaki skin jest za golda i punkty honoru? W tym sezonie w Lidze Legend. Nie wiem. Jak za punkty honoru jest rzecz? Co ty gadasz? Co to znaczy? Jakie w dupę punkty honoru? $550 live, jak my chyba 1K dzisiaj robimy. Na S. Nie no, 1K chyba nie zrobimy, bo już są w sumie małe problemy w tych wave'ach. Chyba, że będę klikał. No ja miałem ponad niby golda, jeszcze dawno nie grałem rankedów, ale pewnie jakąś nagrodę dostanę, ale ja szczerze pieprzę ligę. Chociaż wiesz, to jest, jak, to jest taka choroba, to jest, może być nawrót w pewnym momencie i znowu wracasz do tego ścierwa. Niestety. Tak już jest z tą grą. Ale oby jak najpóźniej był ten nawrót, albo w ogóle. To prawda, sadgi. Cztery sloty mam na dole. No mówię ci, mirror mi kopiuje. Ja mam trzy sloty. A, to. A, o to ci chodzi. A, to stonem, stonem. Stona se kup, tam jednostkę. I on ma takie... Te. Promocje. 30 diamentów chyba kosztuje. Ale diamenty w tej grze to nie jest problem. Nie ma co trąbkarza klikać, bo po 6 jest już za trudno, ale po 5 jest easy. Zara po 4 się da i tak dalej. Trąbkarz, no jak byś go nazwał? Tubasz? No trąbkarz. Nie no, widzowie, ale czuję, że w poniedziałek ten Better Minecraft tak odda, chłopie. To jest tak, to będzie przedsmak przed RLC, przedsmak. Potem Gowik. Akurat się zachce grać w RLC, po Gowiach. Chłopie, plany na cały rok. Ale czy skutek będzie tych planów? Realizowane będą? Kto wie? Klasycznie, nikt tego nie wie. I potem SPX poślizg. Nie. Będzie git chyba. Muszę ogarnąć co w sobotę.
Kurde, bo obydwie te gry tak ciągną, ale nie wiem, czy tego Crysisa bym jednak nie zrobił. Jakoś tego Crysisa dłużej chciałem zrobić. Ale The Last of Us też bym zrobił przed głowem. Tylko po prostu następny weekend. Każdy to ogrywał albo oglądał. Kogo to interesuje, chłopie? Jak ja tak mówiłem o innej grze, to pisałeś tak. Ta? No i co? Jak jest fajna, tak no. Chłopie. Przedłużany, czy będzie w tym roku? Nie wiem. Totalnie nie wiem. FNAF kiedy? O. Ciekawe. Nie, GOWA nie będziemy przedłużany robić. Nie wiem, czy go będzie. Będą jeszcze te? Spełnić się? Tak. Dobra, jest. Nie, no po 5 mogę nadal robić, tylko nie po 6. Czemu nie chcę zacząć czego kłęku? Znaczy zagrać tego FNAF-a? No na razie pieprzę. Nie no, GOW będzie na 100%. Ja mówię, że nie chcę przedłużanego z GOWa robić. Ale GOW będzie na 100% na premierę. Całą trylogię Wiedźmina, no to pisali też widzowie, że kiedy zrobię. Zrobię kiedyś. Ja takie plany to miałem od kiedy zacząłem streamować, że kiedyś bym zrobił. Ale... no chłopie. To się wydaje mega... na mega dużo czasu to jest. Bo nie wiem, czy byśmy robili takie coś z bomby, jedna po drugiej. To najlepiej nie by było, ale to wtedy się szykuje kontentu samego Wiedźmina, chłopie, na 2 miesiące. Tylko by Wiedźmin był, to trochę bez sensu. Jak na 2 tygodnie? To Wiedźmina jedynki na 2 tygodnie? Tylko? Co ty gadasz? To niemożliwe. Jest. 1,5 miesiąca Gucio przychodził Wiedźmina. O kurde, czekaj, bo ja zaraz zdedam. Wiedźmina trójkę Gucio przychodził, ale na 100% serio przeszedł? Dobrze się to nie używa. A co ci chodzi, Arkuzik? Ostatnio wszystkie gry, co zaczynam, to kończę. To już jest progres, powinieneś docenić. O, witam, Mario. Mario, Sadge Moments, ten mod był popsuty. Od razu ci mówię. Bo od poniedziałku zaczynamy lepszego moda. Dymy będą. Jakiego? Better Minecraft. Podobno giga oddaję. Przedsmak przed RLC. Czekaj, ulepszę. Ale to po ile DMG10 ulepszy? Dużo. Co jest? 150 DMG. 823. Co ty gadasz? Aha. Niezły bug. Czekaj. A jak to zdejmę? Aha.
Haha. Tylko trzeba jeszcze w dobrej kolejności itemy założyć. Nie, czekaj. Nie, co jest? 278, nie wiem czemu. Nie ta lacha? A, nie ta lacha. A, dobra, dobra lacha. To ledwo co daje te ulepszenia na tej laszy. Mam na locie, czy teraz ja będę w domu, przychodzę tydzień. To idealnie, Black Blue, Mario. Black Blue też pewnie będzie na Minecrafcie, bo Minecraft Kigę oddaje. Nie no, będzie oro. To podobno ten modzik jest zarąbisty. Ten Better Minecraft. On jest, ma tam podstawy z tego Skyblocka, co graliśmy. Tylko, że ten Skyblock to był taki na zrobionych właśnie chyba na tego. Był przerobiony, żeby to był Skyblock, ale to ten taki irytujący. Taki zbugowany gówno. Na tą rózgę było 1% hary. To jest ta z tego? No to pół nawet. O chłopie, 0,5% i to wypadło. Ale mocna ta rózga jest. Szkoda, że nie młotek taki. To bym dał na któregoś z tych. Chociaż na niego fajny był lightning i cooldown. No nie oglądaj, Mario, nie oglądaj. Niestety popsute, no mega sad. Dzisiaj godzinę zajęło szukanie w piekle. Fortece, okazało się, że jej w dupę nie ma na tym modzie, bo jest bug. I od miesiąca tego nie naprawili. Także chyba opluli tego moda. W dupie mają. Mega sad. A, już kupuję kanona do wieży, już kupuję. Zobaczmy, kto robi teraz top DMG w teamie. Oni łącznie robią dużo, ale ten poison bije bardzo duże DMG. Jak na to, że on jest poison. The Last of Us Weekend? No nie wiem, możliwe, że zrobię Crysisa jednak, bo chciałem go wcześniej zagrać. Ale nie wiem, no bo najwyżej The Last of Us zrobimy na następny weekend. Jeszcze przemyślę. Ale chyba Crysisa zrobimy w sobotę. Co to jest? Pepega z pistolecikiem ulepszona. Czekaj, co ja chcę teraz lecieć? Wioseczki może jakieś, co? Zajmiemy taką wioskę 2,5? Raczej ta. Co ty gadasz, Sjawio? To ty jesteś hejterem, to ja cię nie słucham. Tamtej gry. Ciebie to ja nie słucham tak to. Infinity Tower, ale tam jest 10k wymaga Infinity Tower. Jak dam radę, co ty gadasz? A nie, 10k on golda daje. Jeden kato wymagalko? A to na pewno dam radę. Won parówy. Ty wytrzymałe też czochy. No mówię, Harry, że chyba Crysis 1 na modach graficznych. Tylko nie wiem, na ile jest Crysis. Widz jakiś pisał, że to w samą sobotę się przejdzie, ale jeszcze jest dodatek jakiś fajny. Może obydwie rzeczy zrobi?
Ty, zrobimy to, no. Infinity Tower. W końcu. Zara kupi niszczyciel. I 12 katera będzie dawał, tak? A jest 2000, ale to się szybko wzmacnia. Czy The Last of Us na 100%? Co na 100%? Gra na 100% czy przechodzona? Ja nie wiem nawet jak ta gra oddaje. Ja nigdy nie grałem w The Last of Us. Bo wiem po prostu, że to dobra gra. Zara kupię ten slot, bo to kosztowało 30. Ja mam 20 plus 6. Sad. Na poziomie Gowa? O kurde, tak mówisz, Mario? Chłopie, to mi smaka zrobiłeś. Ale nie no. Kurde, nie wiem. Chyba Crysisa odpalę w sobotę, a przyszły weekend zrobię The Last of Us. To byłoby najlepsze, od poniedziałku Better Minecraft. Tylko nie wiem czy codziennie, bo jeszcze więzienie bym zrobił w przyszłym tygodniu, więc zobaczymy jak my to zrobimy. Jeszcze się trzeba będzie to przemyśleć. Czekaj, tutaj ja chciałem ten. To też byłoby spoko. Hell trzeba zagrać. A co to daje jak tu coś wezmę? Co to jest? To dałem wszystko na Herosa, to dobrze? Ty, ale mi zrobiłeś już 3 miliony. Ty, dużo. Ty, ja może dam w towery wszystko, bo one są najmocniejsze. Mario, ale ja wiem czemu ty to piszesz. Ale chyba tak zrobię, no. Chyba tak zrobię. Ten weekend Crysis. No, zróbmy tak. Sobotę Crysis. A przyszły tydzień The Last of Us. To będzie spoko. Na dole masz skille? Co to jest? A to coś kosztuje? Czemu mam tego nie grać? Już mam 100 milionów DMG. O kurde, co się stało? Ty, 5K miejsce na świecie. Co jest? Gdzie jest tower mój? Gdzie jest tower? A to jest też tower, to dlatego tyle biło. To dobrze były dodane punkty. Ty, zmniejszę resista monsterą o 50%. O, bonus gold. 40%.
Teraz dobrze? HP, bo one shot dostałeś? No i dobrze. Ja mam jak najdalej dojść chyba, a nie. I tak mnie zone-shotują. Tak, zielu, no. No, o to chodzi. Ale wiesz, no, to nic złego. No dobrze mi idzie, 5 miejsce zająłem. Co ty? To chyba raczej dobrze. Tu jest 1 000 000 miejsc. Ty, tu się te punkty dostaje. No, nigdy już nie przegram. Nigdy nie przegram. HP mówicie ładować? Co się stało? Ile ja mam HP? Co się w dupę dzieje? 500 HP? Co się w dupę dzieje? Jakie chyba topowe miejsce na świecie zaraz zajmę przez przypadek. Dziękuję, Misiek. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Dobra, czas w Kime. Beda streamki w weekend? Tak, w weekend, jak mówiłem, Crysis lecimy na modach graficznych. I sobie zobaczymy. Nigdy w to nie grałem, a ciekawy jestem. A przyszły weekend The Last of Us. Taki plan. Ale chłopie, jak są plany na 2 tygodnie, to jest coś nie tak ze mną. Ty, 3K miejsce. 700 bilionów DMG. Ty, to ja wcześniej w HP dodam. Teraz mam dobrze wszystko? A warto warczerów w ogóle lecieć tutaj? Ty, warto chyba, co? Dziękuję ci bardzo za 10 dolków. No, w weekend Crysisa się zrobi. I będzie git, Misiek. A i tego speedrana dodam pod streamku. FNAF next tydzień? Nie wiem, bo ja bym zrobił Better Minecraft plus The Escape z przyszły tydzień. A ty, Black Blue, w ogóle znasz tą grę The Last of Us? Ja muszę ich rozpieprzyć. Ta regal oddaje The Last of Us, twoim zdaniem? Każdy ją zna? No, chodzi mi o to, czy coś więcej niż tytuł, tak jak ja. Ja wiem, że jest tytuł i o zombie gra. Dużo wiem. Dobra. Obie części? Jak obie? Są dwie części? Chłopie, nic o tej grze nie wiem. Teraz idziemy na rekord świata. Każdy, co grał, to raczej wie, że to ma kosmiczną fabułę, nie jak gry o zombie. Ja nie wiem, jakie są gry o zombie w sumie. Ja nie znam żadnych gier o zombie.
Poza Resident Evil. A to chyba każdy zna akurat. Kurde, w dupę, ile mobów? 300 milionów DMG. Co ja mam lecieć, żeby coś tu robić? To jest chyba moje ograniczenie. Ja dalej chyba nie mogę dojść, tak? 1996, wytyfy, wytyfy widzowie. Co jest? O co chodzi? Wytyfy. Czekaj, 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 czekaj. A jest jakaś nagroda za to miejsce, czy gówno na klatę jedynie? Aha. Nie ma. Top 300 tylko? To top 300 cheaterów pewnie. Pieprzyć cheaterów w dupę. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę